roku przypada 25. rocznica strajków Solidarności w Stalowej Woli. Rocznica ta łączy się z jubileuszem powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego Huty i Miasta. Z tej okazji dla mieszkańców Stalowej Woli przygotowano sporo atrakcji. Jedną z nich był turniej szachowy o puchar NSZZ Solidarność. Organizatorami turnieju byli NSZZ Solidarność Huta Stalowa Wola, Katolicki Klub Sportowy Wiktoria, Miejski Dom Kultury, Stowarzyszenie Nastawieni na Rozwój. Do turnieju zgłosiły się 32 osoby w różnym wieku. Wśród wszystkich zawodników pojawiły się także trzy panie. Turniej rozgrywany był w systemie szwajcarskim, 7 rund po 15 minut na zawodnika. Celem turnieju jest uczczenie 25-lecia rocznicy strajku w Hucie Stalowa Wola obchodzonego przez NSZ Solidarność, również popularyzacja szachów w Stalowej Woli. No i również celem jest kontynuacja tradycji szachowej, czyli chcemy, aby ten turniej solidarnościowy, który dzisiaj jest zorganizowany, aby wpisał się on w taki turniej cykliczny, prawda? Żeby rokrocznie właśnie pod koniec sierpnia był taki ten turniej organizowany. I również celem jest zachęcanie właśnie przede wszystkim dzieci i młodzieży, no również do osób dorosłych, ale przede wszystkim młodych adeptów do właśnie sprawowania swoich sił na szachownicy. Dlaczego chcemy po prostu zachęcać dzieci do tych szachów? Dlatego, że szachy sprawiają bardzo dużo korzyści. Przede wszystkim uczą takiego samodzielnego podejmowania decyzji. Dwie osoby, które grają na szachownicy, każda osoba odpowiada za siebie, prawda? Tak jak w innym sporcie, w piłce nożnej. No bywa, jest zespół, prawda? Więc zawsze możemy zwalić winę na kolegę z drużyny, prawda? A w szachach my tylko i wyłącznie odpowiadamy za to, co zrobimy. Także przede wszystkim umiejętność podejmowania i samodzielność decyzji. Kiedyś mówiło się, że szachy to gra elitarna, przeznaczona dla ludzi inteligentnych i uczonych. Nie jest to prawda, bo grać może każdy. Szachy uczą cierpliwości, umiejętności analizy, logicznego myślenia, samokontroli, rozwijają pamięć, zdolności matematyczne, koncentrację, zmysł obserwacji, kreatywność oraz dają wiarę we własne siły. Sekcja szachowa działa przy Bazylice Konkatedralnej w Stalowej Woli. Miłośnicy szachów spotykają się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki o godzinie 17. Każdy, kto lubi szachy bądź chciałby nauczyć się w nie grać, jest tam zawsze mile widziany. Chcemy, aby również tutaj szachiści od września zaczęli uczęszczać do naszej sekcji szachowej, która funkcjonuje przy Bazylice. Oprócz tego, że spotykamy się dwa razy w tygodniu, wtorki, czwartki, prowadzimy takie zajęcia dwugodzinne, również co jakiś czas organizujemy turnieje. Turnieje są w Stalowej Woli organizowane, jak również i wyjazdy. Przykładowo teraz 21 września wybieramy się na turniej imienia Jana Gietki do Rudnika nad Sanem. W październiku pojedziemy do Jeżowego, w listopadzie mamy Górno, w grudniu będzie turniej mikołajkowy w Stalowej Woli. Jak również i będą imprezy w Stalowej Woli, czyli w październiku będą mistrzostwa Stalowej Woli, w listopadzie zamierzamy zorganizować w szkole nr 11 turniej imienia Józefa Gromka. To jest właśnie ten pan, który kiedyś był mistrzem Polski. Także w ten sposób właśnie chcemy zachęcać, aktywizować do takiej właśnie umysłowej rozrywki, żeby te dzieci mogły fajnie, alternatywnie spędzać czas, prawda? Żeby nie było, że się nudzą, siedzą na ławkach, prawda, rozrabiają, a tutaj proponujemy im taką fajną rozrywkę, która nie dość, że pozwoli im fajnie spędzać czas, to jeszcze pomoże im, wiadomo, w lepszych wynikach w nauce, w podejmowaniu decyzji i tak dalej.